Nasz rozwój rozpoczyna się już w łonie matki, ale zaraz po urodzeniu nie jest to proces, który zaprzestaje. Wręcz odwrotnie, trwa nadal i z wiekiem, z czasem zmieniamy swój wygląd, zmieniamy często też nasze upodobania, nasza psychika podlega rozwojowi. Na pewno jak spotkaliście dawno niewidzianą osobę, to widzicie, że wygląda ona inaczej, kiedy ją widzieliście ostatnio. I to nie tylko zmiana rysów twarzy, fryzury, ale także sposób bycia. I to jest związane ze wzrostem, czyli rozwojem organizmu, który trwa do pewnego momentu, a potem następuje regres, czyli starzenie się organizmu. Tak więc od narodzin zaczynamy od lat dziecięcych. I mamy to podzielone na kilka etapów. Pierwszym z nich jest noworodkowy, który trwa około 4 tygodnie. W tym czasie młody organizm przystosowuje się do samodzielnego życia, trawienia pokarmu, wymiany gazowej oraz wydalania produktów przemiany materii. Dziecko wtedy przesypia większą część dnia, śpi nawet do 16 godzin na dobę. Na jego głowie można wyczuć ciemiączko, czyli elastyczne łączno-tkankowe połączenie między kośćmi czaszki, które w trakcie dalszego rozwoju dziecka kostnieje. Dzięki ciemiączku dziecko może przebyć drogę właśnie w drogach rodnych matki, ponieważ jakby było to wszystko skostniałe, to by główka nie mogła się dostosować kształtem do dróg rodnych. Po 4 tygodniach od urodzenia dziecko wchodzi w okres niemowlęcy i on obejmuje pierwszy rok życia. Jest to czas, kiedy dziecko najszybciej rośnie. W drugim miesiącu niemowlę zaczyna podnosić główkę, uczy się skoordynowanych ruchów. Umożliwiają one mu chwytanie zabawek, siadanie, stanie i chodzenie. Po upływie pół roku dziecko gaworzy, czyli wydaje dźwięki przypominające słowa, a między 6 a 8 miesiącem życia rozpoczyna się wyrastanie zębów mlecznych, tak zwane ząbkowanie. Kolejne 2 lata życia dziecka to okres po niemowlęcy. W tym czasie uczy się ono wypowiadać słowa, rozumie też, co mówią do niego rodzice. Niezmiernie interesuje się otoczeniem i ma świadomość własnej odrębności. Wyrastają mu wszystkie zęby mleczne. Po ukończeniu 3 roku życia dziecko wchodzi w okres dzieciństwa. Jest to czas intensywnego rozwoju jego umysłu. Zadaje wtedy mnóstwo pytań na każdy temat i zdobywa podstawowe wiadomości o świecie. Poza tym w okresie dzieciństwa rozpoczyna się nauka w szkole. Jest to więc czas, kiedy człowiek uczy się zasad życia wśród ludzi. Około 9-10 roku życia u dziewcząt, a 11-12 u chłopców rozpoczyna się okres nazywany dojrzewaniem. Następuje wtedy intensywny rozwój układu rozrodczego pod wpływem zwiększonej ilości hormonów płciowych. W organizmie zaczynają dojrzewać gamety. W pełni widoczne stają się trzeciorzędowe cechy płciowe. Dojrzewanie wiąże się również z przemianami psychicznymi, a więc zmianą zainteresowań czy przeżywania emocji. W tym okresie się kształtuje się system zasad, którymi młody człowiek będzie kierował się w dorosłym życiu. Na rozwój psychiczny ogromny wpływ ma otoczenie, czyli rodzina, szkoła oraz rówieśnicy. W czasie dojrzewania u nastolatków występuje duża zmienność nastrojów. Często zdarza się, że w jednej chwili jest radosny i szczęśliwy, a w następnej popada w przygnębienie. Wpływa na to zmiana ilości hormonów w organizmie. Okres dojrzewania to również czas, kiedy pojawia się zainteresowanie płcią przeciwną. Z takich informacji dodatkowych, to już w połowie XIX wieku z powodu chorób i wysokiej śmiertelności niemowląt średnia długość życia ludzi w Europie wynosiła 40 lat. Dzięki poprawie warunków życia obecnie proces starzenia się zachodzi wolniej, a średnia długość życia ludzi wynosi ponad 70 lat. Po okresie dojrzewania jest okres zwany dorosłością. Człowiek, który wchodzi w ten etap, jego narządy rozrodcze są już w pełni rozwinięte, a cykle miesiączkowe u kobiet zachodzą regularnie. Mówimy wtedy, że organizm osiągnął dojrzałość biologiczną. Jednak człowieka można nazwać dorosłym dopiero wtedy, gdy osiągnie również dojrzałość psychiczną. Oznacza to m.in. odpowiedzialność za siebie i za innych oraz umiejętność życia w społeczeństwie. Człowiek dojrzały psychicznie potrafi podejmować samodzielne decyzje i żyć niezależnie od innych ludzi.
Umiera liceje w trudnych i przewidywalnych sytuacjach. Dorosły człowiek charakteryzuje się też dojrzałością społeczną, czyli potrafi postępować zgodnie z zasadami życia społecznego. Zdaje sobie sprawę, że innym ludziom należy okazywać szacunek, na przykład umie wyrażać opinię tak, by nikogo nie urazić. Osoba dorosła wie też, w jaki sposób zachowywać się w pracy czy w miejscach publicznych, takich jak kino czy teatr. Osiągnięcie dojrzałości biologicznej nie u wszystkich zachodzi w tym samym czasie. Na tempo rozwoju organizmu wpływają takie czynniki jak klimat, sposób odżywiania się czy uprawianie sportu. Natomiast na dojrzewanie psychiczne mają wpływ m.in. sposób spędzania wolnego czasu, czytanie książek oraz zainteresowania. Ogromne znaczenie mają również sposoby wychowywania przez rodziców, szkoła, a także ludzie, z którymi młody człowiek spędza czas. Na stronie 232 i 233 mamy rozpisane przemiany ciała. Człowiek najszybciej rośnie w pierwszych 2 latach życia. W tym czasie najbardziej powiększa się głowa, co ma związek z intensywnym rozwojem mózgu. W kolejnych latach wydłużają się kończyny, zmieniają się proporcje ciała. W okresie dojrzewania następują kolejne zmiany w wyglądzie. Około 25 roku życia kończy się proces kostnienia szkieletu. Starzenie się powoduje początkowo niewielkie, później bardziej widoczne zmiany w wyglądzie ciała. I tak jak patrząc na rozwój dziecka, to w okresie noworodkowym dziecko wykazuje tylko odruchy wrodzone, takie jak ssanie. W okresie niemowlęcym to czas najszybszego wzrostu człowieka. Pod koniec tego okresu dziecko ma charakterystyczną sylwetkę, dużą głowę i krępy tułów oraz krótkie ręce i nogi. Zwykle potrafi już chodzić w tym okresie. W okresie poniemowlęcym zmniejszają się warstwa tkanki tłuszczowej, przez co dziecko staje się szczuplejsze. Uczy się też wykonywania bardziej złożonych czynności. W okresie dzieciństwa wydłużają się ręce i nogi, zacznie znacznie rozwija się też mięśnie i kości młodego człowieka. Dziecko uczy się koordynacji ruchowej. Dojrzewanie to okres, w którym zmieniają się rysy twarzy i kształtuje się sylwetka, pojawiają się cechy płciowe, tak jak szerokie ramiona u chłopców. W okresie dorosłości człowiek przestaje rosnąć, mężczyźni osiągają średnio 175 cm wzrostu, a kobiety 164. Człowiek ma wtedy największą sprawność fizyczną. Przekwitanie to czas, kiedy pojawia się coraz więcej zmarszczek, ludzie zaczynają się siwieć, a u mężczyzn może nasilać się łysienie. W okresie starości wzrost obniża się o kilka centymetrów, a sylwetka staje się przygarbiona. Dzieje się tak, ponieważ słabną mięśnie, przez co zgina się kręgosłup. A jeżeli chodzi o dojrzewanie u dziewcząt, etapy życia u płci są te same, jednak u dziewcząt zachodzą one wcześniej. W okresie dojrzewania bardziej zmienia się też ich wygląd. Ta faza życia trwa kilka lat, kończy się, gdy cykl miesiączki staje się regularny i w prawie każdym zachodzi owulacja. Dzieje się to między 16 a 18 rokiem życia kobiety. Tymczasem mężczyźni dojrzewają płciowo między 18 a 21 rokiem życia. I tak 6-letniej dziewczynki sylwetka jest podobna do chłopięcej. Różnice w wyglądzie dotyczą głównie cech kulturowych, takich jak sposób czesania się, ubierania się. Pierwsze zmiany w budowie dziewcząt stają się widoczne około 12 roku życia. Miednica zaczyna się poszerzać, rozwijają się też gruczoły sutkowe. Jednocześnie szybko zwiększa się wzrost i masa ciała. Często jest tak, że w tym okresie dziewczyny przewyższają chłopaków wzrostem, prześcigają je. I charakterystyczne cechy sylwetki dojrzałej płciowo kobiety to zaokrąglone biodra, stosunkowo wąskie ramiona. I rysy twarzy są już wtedy bardziej łagodne u takiej dziewczyny niż na początku okresu dojrzewania. Wielu z nas zadaje pytanie, dlaczego się starzejemy. Otóż wszystkie przyczyny starzenia nie są znane. Wiadomo jednak, że duży wpływ na ten proces mają substancje zwane utleniaczami. Kiedy dostają się one do organizmu, na przykład z pożywieniem, niszczą białka i materiał genetyczny w komórkach. W miarę jak wzrasta ilość takich uszkodzeń, organizm się starzeje. Możemy opóźnić ten proces, usuwając utleniacze z organizmu. W tym celu należy unikać pokarmu z dużą ilością tłuszczów, a często spożywać warzywa, strączkowe owoce, głównie pomarańcze, jagody oraz winogrona, czyli takie owoce, które mają bardzo dużo witamin. No i także powinniśmy w miarę zdrowy tryb życia uprawiać. No właśnie, starość, przekwitanie i starość.
Dorosłość to czas pracy i wychowywania potomstwa. Okres ten trwa kilkadziesiąt lat i kończy się przekwitaniem. Zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn czas ten wiąże się z obniżeniem poziomu hormonów płciowych. Powoduje to drażliwość i przygnębienie. U kobiet przekwitanie rozpoczyna się najczęściej między 45 a 55 rokiem życia. W tym czasie wiele z nich cierpi na bezsenność, ma kłopoty z koncentracją, często pojawia się u nich uczucie gorąca i nadmierne pocenie się, a także bóle, zawroty głowy. Podczas przekwitania przestają dojrzewać komórki jajowe. Cykle miesiączkowe najpierw są nieregularne, a następnie zupełnie ustają. Ostatnią miesiączkę w życiu kobiety, po której następnie nie dochodzi już do krwawienia, nazywamy menopauzą. U mężczyzn przekwitanie rozpoczyna się między 50 a 60 rokiem życia. Pomimo iż jądra do końca życia mężczyzny produkują plemniki, to w okresie przekwitania następuje znaczne obniżenie męskich zdolności rozrodczych. Ostatnim etapem życia jest starość. Wtedy człowiek najczęściej już nie pracuje, ma więc czas na spełnienie swych marzeń, podróże, hobby, częste spotkania ze znajomymi, czy choćby czytanie książek. Jednak organizm starszych ludzi z wiekiem staje się coraz słabszy, kości są bardziej kruche, stopniowo pogarsza się wzrok i słuch. Słabną też mięśnie szkieletowe i zmniejsza się pojemność płuc, dlatego człowiek szybciej się męczy. Starsi ludzie powinni więc bardzo dbać o swoje zdrowie i regularnie wykonywać badania lekarskie.